Tuż przed czarnym protestem odbyła się pikieta w obronie życia poczętego. Uczestnicy, kilkadziesiąt osób, odmówili różaniec, śpiewali kościelne pieśni. Każde dziecko ma swój cel tutaj na ziemi, a nikt z ludzi nie ma prawa do tego, żeby decydować o tym, czy druga osoba ma żyć, czy nie ma żyć. No ale politycy będą decydować o tym, czy kobiety mają żyć, czy nie. I politycy będą decydować o tym, czy ustawa będzie chroniąca życie w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu. Kobieta natomiast z mężczyzną, którzy tworzą związek, są odpowiedzialni za swoje czyny. W gronie pikietujących dominowały osoby starsze. Zdaniem Mateusza Rosika, one miały na to czas. Gron młodzieży jeszcze może być w szkole, w pracy. To są osoby, które mają czas, mogły spokojnie ten czas wykorzystać w słusznym celu, przyjść, pokazać, że wartość życia jest naprawdę ważna. Albo gron może być w tej drugiej, nie? Podejrzewam, że mogą być. Oczywiście, tak samo jak przychodzą na marsze dla życia młode osoby, tak samo mogą przyjść na dzisiejszy protest. Jednakże to wynika być może też ze świadomości. Tak? Jeśli nie mają pojemnych wartości życia, no to czasem mogą mieć takie stanowisko, a nie inne. Uczestnicy podkreślali, że chcą obrony życia poczętych dzieci. Mówili, że życie jest wartością nadrzędną.